dwa, trzy. Wchodzimy na antenę. Radio Super z J.K. DeVito. No i proszę Państwa, to nie jest pomyłka. To jest specjalnie wybrany utwór na dzisiejszą okazję. Tu się nic nie zacięło. No ale przy tego, wydymimy to troszeczkę i zaczniemy mówić, abyś kochani, wiecie, wybrałem taki utwór specjalnie dzisiaj dla Was, z tego powodu, że w Polsce jest żałoba narodowa, wiecie, no żałoba narodowa, a że nie mam marszu żałobnego, w związku z tym wybrałem coś takiego pomiędzy rapem, rockiem, a nie wiadomo czym. I takie au, zacinające się, tak jak no, człowiek idący do nieba, tak się też zacina od czasu do czasu. Tutaj stanie przed Janem Pawłem, tu stanie przed Pawłem Janem, a tam stanie przed świętym Mikołajem i będzie musiał się wyspowiadać, zanim trafi oczywiście do tych wielkich komnat niebieskich, prawda? No ale to już tyle żartów, na razie wyłączamy tą piosenkę. Witam się z Państwem gorąco i serdecznie, tak jak w każdy piątek od godziny drugiej do godziny trzeciej ze stacji Tutrypla w Gledzil. Wasz ulubieniec J.K. DeVito. Kochani, serdecznie dziękuję za wiadomości, za telefony, za informacje, jakieście mi w ostatnim tygodniu po audycji poprzysyłali. Naprawdę jestem Wam wdzięczny, wzruszony, aż do łez to łzy szczerości, kochani, naprawdę. I nie z bólu utraty największych lotników świata, ale polskich właściwie, no świata może nie, ale naprawdę z tego powodu, że dzwonicie, że mówicie, że chcecie mnie słuchać. To wiecie, jak to jest doping, to jest tak, jakbym wziął 3 kilo koksu naraz, no. Tak się przy Was czuję. Każdy Wasz telefon i każda informacja od Was to jest dla mnie, no, pół kilo kokainy, można powiedzieć, w żyłę od razu, albo do nosa i tu, o, no tak powiedzmy wreszcie. Kochani, minęło 5 minut audycji Radia Super z J.K. DeVito. A my mamy w programie, dzisiaj to tak nie wypada śmiesznych rzeczy mówić, no nie? Bo tak, leciał sobie ten samolot taki, Kasa Nasa, polski rys. Leciał ten samolot, prawda? No to jeszcze paradoksalnie tutaj trzeba tylko dodać, ja się nie śmieję, bynajmniej wręcz przeciwnie, się nawet nie wyśmiewam, a to, że tak czasami pokwikuję, to tylko z żalu nad biednym losem 14 największych przywódców wojskowych polskich, którzy właśnie do tego samolotu wsiedli razem z załogą, było ich 20, a wracali z konferencji do spraw bezpieczeństwa lotów. I to jest właśnie najprzykrzejsze, co mogę powiedzieć. Właśnie samolot sobie leciał i nagle stanął nad ziemią, jak rąbnie w ziemię z 200 metrów. Zbierać nie było co. No nie było co. Spalił się od razu, żywcem się samolot spalił, zanim karetki przyleciały, pogotowia też było po wszystkim. I dlatego pan prezydent Lechu, ogłosił dzień 3 dni żałoby narodowej. Bo to jest wczoraj, dzisiaj, jutro, do soboty włącznie, a w sobotę będzie minuta ciszy i dopiero nastąpią harce i hulanki. Także mamy w Polsce katastrofę, mamy w Polsce żałobę narodową. No i wielka strata, bo polski naród stracił wielkich dowódców, generałów, majorów, pułkowników, no i wszystkich innych potracił. I to naraz. Nie wiadomo, czy to nawet nie był zamach. Ja to bym tutaj się doszukiwał w jakiegoś innej przyczyny, no ale wiecie, prawda nie dymy, w oczy nie gryzie, prawda oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa. Kwestia tylko kiedy, no, dowiemy się, że był to rzeczywiście zamach. Wiecie, ja tu nie chcę prorokować nic oczywiście i krakać, jak to mówią, wykrakała wrona, krakała i to wykrakała. I dziecko babie wykrakała, prawda? To przede wszystkim nie wrona i nie dziecko, tylko prawda. Prawda, a prawda jest okrutna czasami. No. To aż dziwne, że ten samolot nigdy nie miał wypadków i nagle tutaj jeden wypadek. Bez przyczyny, warunki pogodowe w miarę dobre, maszyna sprawna, bardzo nowa zresztą maszynka można powiedzieć, maszyneczka, taka, i on leci, grom, bunka, i do widzenia. I żywcem do nieba za ci żołnierze z Westerplatte. Świeć, Panie, nad ich duszą.
ku chwale ojczyzny i obywatelów generalnie, można powiedzieć. No i do widzenia. Na tym zakończymy tą smutną, ale jakże oczywistą historię. Następna rzecz, kochani, o której muszę powiedzieć wam, to jest to, że bo tutaj mam taką notatkę, no, z Broadcasting Corporation i w ogóle takich innych parlamentarnych departamentów, że muszę powiedzieć, że w poniedziałek będzie obchodzony dzień wolny od pracy, w zamian za to, że w sobotę jest dzień Day Australia Day, czyli tak po polsku tłumaczyć, to Dzień Australii. No ja już, powiedzcie, ja dopiero przyjechałem z Polski, też mi się tak to myli, ja nie wiem, czy day to jest day, czy dzień to jest day, no. W każdym razie, jakby nie patrzeć, czy na angielski, czy na polski, mamy w zamian za to, że mamy w sobotę, to mamy w poniedziałek Australia Day. I trzeba się australizować. Kto się jeszcze nie zaustralizował, to się zaustralizuje. W związku z tym przypominam wszystkim tym, którzy by do tej pory nie słyszeli w żadnych innych mediach, nie słyszeli, nie widzieli nalepek na słupach, które są nimi oklejone, jak również na płotach, to ja, jakby ktoś przyszedł, wyszedł z jaskini czy z buszu i nagle zobaczył, nie wiedział, jaki nawet kalendarz jest, to ja mu mówię, a zaczął słuchać oczywiście Radia Super, bo tego radia słuchają wszyscy, nawet jaskiniowcy. To ja mu mówię, słuchaj jaskiniowcu, ty w mordę biedny, słuchaj, jak nie wiedziałeś, że w poniedziałek będzie wielkie święto, fajerwerki, będą rozdawali nawet, no coś będą rozdawali, no dobre święto to będą rozdawali, a przynajmniej będą rękę ściskali, pan premier będzie ściskał rękę i powiedział, no temu i temu dajmy medal i uścisk ręki, no to życzę panu wszystkiego najlepszego. To będą rozdawali uściski dłoni, fajerwerki, później znowu będą uściski dłoni, a później znowu będą fajerwerki, a może nawet później będą fajerwerki i znowu uściski dłoni. To zależy tylko, jak sobie dobierzemy tą kolejność sami. W każdym razie w Domain Park może nawet będzie koncert za darmo. Wielcy naukowcy będą wydawali koncerty, naukowcy oczywiście, bo to są już doktoraty, porobili profesorzy, profesorowie, porobili takie profesor od występowania na scenie, prawda? No dlaczego nie? Dlaczego nie? Jak może być profesor od nauk ścisłych, dlaczego nie może być od nauk nieścisłych, prawda? Ścisnął sobie rękę gumą i sobie wstrzelił i później jest profesorem, no. No zresztą umarł jeden, nie wiem czy słyszeliście państwo, na pewno nie jestem pierwszym, który przynosi tą wiadomość, niemniej musiał jako media, prawda, które gwarantują wam pewną nieszczelność informacji w tym całym, w tej całej dżungli informacyjnej, powiem wam, że umarł jakiś piosenkarz australijski w Nowym Jorku, w swoim apartamencie, znalazła go jakaś tam sprzątaczka czy ktoś. No w każdym razie nie żywi, już nie będzie śpiewał, także on już nam nie zaśpiewa. I mają ciało zabrać do Perth i Perth go pochować. Podobno jakiś znany, tylko ja osobiście nie miałem przyjemności. Już teraz tylko, że nie będzie śpiewał. Jakiś podobno film nawet nakręcił, jakiś taki, że kochał chłopca. No nie, no takie bzdury. Może te ludzie, ja wiem, że media kłamią, dlatego ja nie chcę się powoływać tutaj na żadne media i że to jest prawda, sami rozumiecie, bo to może być całkowite kłamstwo. W związku z tym...